Bardzo serdecznie z tej strony Paweł Lalik, kanał GP.pl i chciałem Was zaprosić do obejrzenia unboxingu. Tak, jak widzicie po opakowaniu jest to kamera cyfrowa, tak. Dzięki temu ten unboxing zakończy, można powiedzieć, nagrywaniem wszystkich unboxingów i czegokolwiek. Kamera z telefonu. Także do dzieła. Także jesteśmy już po odpakowaniu, można powiedzieć. Pozwoliłem sobie to odpakować wszystko poza nagrywanie, ponieważ no jednak wolałem to zrobić szybko i skutecznie. Także jak widzicie, kamera Panasonic. Dokładnie to jest HC-V770. Kamera oczywiście nagrywa Full HD. Także bardzo przyjemny sprzęt, myślę. Zobaczymy, jak będzie nagrywał, ale z tego, co myślę, to już będzie sprzęt, że tak powiem, lepszej klasy. Niepotrzebny mi 4K, bo i po co? Zresztą na pewno wielu z Was nie dało rady otworzyć takiego filmu. A myślę, że nam to i Wam przede wszystkim umili oglądanie moich unboxingów, a szykuje się naprawdę bogato teraz. Także jak widzicie, w skład zestawu wchodzi kamera, do tego kabel HDMI z przejściówką na mikro, zdaje mikro, dokładnie mikro. Do tego oczywiście bateria obowiązkowo, adapter na USB, żeby do ładowania kamery. Oczywiście mamy mocowanie lampy błyskowej albo lampy doświetlającej, mimo że kamera ma w sobie już światełko wbudowane. Do tego mamy kabel HDMI, USB na z USB zwykłego na USB mikro, aby przekazywać dane. No i kabel zasilający, prawdopodobnie wykorzystywany przy nagrywaniu z komputera, przy przegrywaniu na komputer, ale to chociaż nie, to może być zasilający, tak, przepraszam Was bardzo, że Was w błąd wprowadziłem, no ale cóż, tak to jest. Kamera, no cóż, sama kamerka, a może ją położę do papierologii, tego nie będę, no przepraszam, tego nie będę Wam pokazywał, jak wiadomo, no to jest. No, można powiedzieć standard, ale w każdym razie kamerka ma 50-krotny zoom optyczny i to bodajże jest w sumie, bo cyfrowy zoom to jest 20, ale przypuszczam, że optyczny, czy tam optyczny to jest 20, a no to może być łącznie z cyfrowym, czyli na to wygląda 30. No, jak zwykle. A coś, kurde, ten film może być słaby, ale na szczęście sprzęt nowy jest. Tak, miejsce na kamerkę standardowo, podpięcie na statyw. Tutaj mamy miejsce na kartę SD. Z tego, co mam, sekundkę, uda mi się na sztukę. No i że taka standardowa kamerka, bardzo, no miejmy nadzieję, że będzie się dobrze sprawdzać. Także od następnego unboxingu już będzie ta kamera w akcji. Także zobaczycie na miejscu od razu, można powiedzieć, jakość jej i jakość nagrywania, jakość dźwięku. Także z mojej strony to na razie tyle. Trzymajcie się ciepło. No i cześć.